Notowania akcji spółki PlayWay w ostatnim czasie dotarły do wsparcia. Wygląda się gorzej, 7,8%. Jest to zniesienie liczone dla poprzedniej zwyżki. Czy to jest wskazówka dla byków do wyprowadzenia wzrostowej kontry? Jak na razie tak. Jednakże do pokonania jest średnia 200-sesyjna, która skutecznie w lipcu i w sierpniu zatrzymała zwyżkę, oraz średnia 200-tygodniowa, która także w tym samym okresie zatrzymała wzrosty. Pod uwagę należy wziąć także fakt, że cały czas obowiązuje trend spadkowy, linia trendu zatrzymała wakacje, wzrosty i wszystko to jest efektem, czy też wynikiem przełamania linii HOST, linii trendu wzrostowego, co nastąpiło w lutym, następnie próba powrotu nad linię nieudolna, lipiec, sierpień, załamanie notowań, powrót na południe. Tutaj można doszukać się czegoś na wzór odwróconej głowy z ramionami, jednakże bez wybicia 345,66 zł ta formacja nie jest aktywowana, dlatego też trudno z nią budować, wiązać jakąkolwiek optymistyczną przyszłość. Tym bardziej, że w ostatnim czasie byki nie wykorzystały sytuacji, nie wybiło oporu 299, dlatego też jak na razie sekwencja tych tygodniowych świeczek pozostaje niekorzystna. Patrząc w długim terminie, okazuje się, że zniesienie Fibonacci'ego 67,8% dla całej fali HOSSY zostało naruszone, przełamane, dlatego też jest to wskazówka dla niedźwiedzi, że gdzieś niżej położone są kolejne poziomy obrony, a 78,6% całego zniesienia całej fali HOSSY pokrywa się ze szczytami, które były obserwowane w czerwcu 2017 roku, czy chociażby z okresem konsolidacji z drugiej połowy 2019 roku. Dlatego też konkluzja jak na razie pozostaje negatywna i do jej zmian odwrócenia byki musiałyby zamknąć tydzień powyżej 345,66 groszy.